Hay un dicho entre nosotros. Jest takie powiedzenie. Powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, jak żyjesz. Powiedz mi, jak żyjesz, a powiem ci, jak się modlisz. Ponieważ pokazując mi, jak się modlisz, nauczy się odkrywać Boga, którym żyjesz. A pokazując mi, jak żyjesz, nauczę się wierzyć w Boga, do którego się modlisz. Nasze życie przemawia bowiem w modlitwie, a modlitwa przemawia w naszym życiu. Uczymy się modlić tak, jak uczymy się chodzenia, mówienia czy słuchania. Szkoła modlitwy jest szkołą życia, a szkoła życia jest miejscem, w którym uprawiamy szkołę modlitwy. Paweł swojemu Tymoteuszowi, kiedy wzywał go do życia wiarą, mówił mu: pamiętaj o twojej mamie i twojej babci. Seminarzystom, kiedy wstępują do seminarium, seminarzyści bardzo często mnie pytali: ja chcę mieć modlitwę bardziej głęboką, prawdziwą, autentyczną. Ja odpowiadam: módl się tak, jak nauczono cię tego w domu. A później, powoli, stopniowo, twoja modlitwa będzie wzrastała, tak jak rosło twoje życie. Modlitwy uczymy się tak, jak uczymy się życia. Jezus chciał wprowadzić swoich uczniów w tajemnicę życia, w tajemnicę swojego życia. Jedząc, śpiąc, uzdrawiając, nauczając, modląc się, ukazywał im, co znaczy być Synem Bożym. Zaprosił ich, aby dzielili Jego życie, Jego prywatność i gdy przebywali z Nim, sprawił, że fizycznie dotykali życia Ojca. Sprawił, że doświadczyli w Jego spojrzeniu, w Jego chodzeniu siłę i nowość mówienia Ojcze nasz. W Jezusie wyrażenie to nie zawiera posmaku rutyny czy powtarzania, ale przeciwnie, ma smak życia, doświadczenia, prawdziwości. Potrafi on żyć modląc się i modlić się żyjąc, mówiąc Ojcze nasz. I nas również zachęcił do tego samego. Naszym pierwszym wezwaniem jest doświadczenie tej miłości miłosiernej Ojca w naszym życiu, w naszej historii. Jego pierwszym wezwaniem jest wprowadzenie nas w tę nową dynamikę miłości i synostwa. Naszym pierwszym wezwaniem jest nauczenie się mówić Ojcze nasz, to znaczy Abba. Tak jak to robił święty Paweł. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mówi Paweł. Biada mi. Ewangelizowanie nie jest bowiem, jak powiada, powodem do chluby, lecz koniecznością. Jezus wezwał nas do udziału w Jego życiu, w życiu boskim. Biada nam, gdybyśmy go nie dzielili. Osoby zakonne, siostry zakonne, kapłani, seminarzyści, biskupi,
Biada nam, gdybyśmy go nie dzielili. Biada nam, gdybyśmy nie byli świadkami tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Biada nam. Nie jesteśmy ani nie chcemy być funkcjonariuszami tego, co boskie. Nie jesteśmy ani nie chcemy nigdy być urzędnikami Boga, gdyż zostaliśmy wezwani do udziału w Jego życiu. Zostaliśmy wezwani do wejścia w Jego serce. Serce, które modli się i żyje, mówiąc: Ojcze nasz. Czymże jest misja, jeśli nie mówieniem całym swoim życiem: Ojcze nasz? Tak jak to uczynił nasz biskup, który umarł wczoraj. Czymże jest misja, jeśli nie mówimy całym swoim życiem: Ojcze nasz? Do tego naszego Ojca zwracamy się codziennie żarliwie. I co mu mówimy? Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Sam Jezus tak czynił. Modlił się, abyśmy, będąc Jego uczniami, wczorajszymi i dzisiejszymi, nie ulegli pokusie. Jaka może być jedna z pokus, która mogłaby nas usiedlić? Jaka może być jedna z pokus, która wypływa nie tylko z rozważania rzeczywistości, ale także z jej przeżywania? Jaka pokusa może nas spotkać ze środowisk często opanowanych przez przemoc, korupcję, handel narkotykami, pogardę dla godności osoby, obojętność na cierpienie i sytuacje niepewności? Jaką pokusę możemy mieć ciągle na nowo w obliczu tej rzeczywistości, która, jak się zdaje, stała się nienaruszalnym systemem? Wobec tej rzeczywistości, która nas otacza, jaka pokusa może się pojawić przed kapłanami, biskupami? Sądzę, że moglibyśmy ją podsumować jednym słowem. Rezygnacja. W obliczu tej rzeczywistości może nas pokonać jedno z ulubionych oręży diabła. Rezygnacja. Życie jest takie, co zrobisz? Rezygnacja, która nas paraliżuje i nie pozwala nam nie tylko chodzić, ale także przemierzyć drogę. Rezygnacja, która nie tylko nas przeraża, ale okupuje nas w naszych zakrystiach i pozornym bezpieczeństwie. Rezygnacja, która uniemożliwia nam nie tylko przepowiadanie, ale wysławianie. Zabiera nam radość. Radość z uwielbienia Boga. Rezygnacja, która uniemożliwia nam nie tylko planowanie, ale również podjęcie ryzyka i przemianę rzeczywistości. Dlatego, Ojcze nasz, nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Warto w chwilach pokusy odwołać się do naszej pamięci. Jakże pomaga nam spojrzenie na materiał, z którego zostaliśmy zrobieni. Nie wszystko zaczęło się od nas. Nie wszystko zakończy się wraz z nami. Dlatego dobrze nam zrobi sięgnięcie do historii, która nas tutaj przywiodła. La historia que nos ha traído hasta aquí. Y en este hacer memoria
I w tym przywoływaniu historii nie możemy pominąć kogoś, kto bardzo ukochał to miejsce, kogoś, kto stał się synem tej ziemi. Kogoś, kto potrafi powiedzieć o samym sobie. Oderwano mnie od nauczania i postawiono u stylu kapłaństwa ze względu na moje grzechy. Mnie, bezużytecznego i całkowicie nieprzywykłego do sprawowania tak wielkiego zadania. Mnie, który nie umiał kierować łodzią, mnie wybrano pierwszym biskupem Michoacán. Agradezco paréntesis al señor cardenal arzobispo. Dziękuję kardynałowi arcybiskupowi, który zechciał, aby celebrować tę mszę świętą, używając pastorału tego wielkiego biskupa. Wraz z wami chcę wspomnieć tego ewangelizatora, znanego także jako Tato Vasco, jako Hiszpan, który stał się Indianinem. Rzeczywistość, w jakiej żyli Indianie Puerepecha, opisani przez nich jako sprzedani, nękani, włóczący się po rynkach, zbierający resztki wyrzucane na ziemię, zamiast skusić go do obojętności, do rezygnacji, poruszyła jego wiarę i jego życie, poruszyła jego współczucie i pobudziła go do realizacji różnych propozycji, które były oddechem w obliczu tej rzeczywistości tak bardzo paraliżującej i niesprawiedliwej. Ból z powodu cierpienia jego braci stał się modlitwą, a modlitwa stała się odpowiedzią. Zyskał mu to wśród Indian przydomek Tato Vasco, co w języku Puerepecha oznacza tatuś. Padre, papa, ojciec, tato, tatuś, abba. To jest modlitwa. To jest wyrażenie, do którego wezwał nas Jezus. Ojcze, tatusiu, Abba, nie pozwól nam ulegać pokusie rezygnacji. Nie pozwól ulegać pokusie utraty pamięci. Nie daj nam popaść w pokusę zapomnienia o naszych poprzednikach, którzy nas swoim życiem nauczyli mówić Ojcze nasz.